sarkastyczne myśli i uwagi, które chciałoby się powiedzieć. No, że być może jako jedyni w kraju, w Polsce, to wierzyliśmy i to powtarzaliśmy. Ile Narodowy Bank Polski się musiał nasłuchać niesprawiedliwych krytyk, uwag, ile kabaretów sobie materiał skonstruowano na podstawie naszych projekcji. No i co? Na końcu się okazało, że to Narodowy Bank miał rację, a reszta świata, polskiego tego świadka medialnego, publicystycznego nie miała. Gorzka satysfakcja, przecież wszystkim nam Polakom chodzi o to samo, o to, żeby się było dobrze i żeby się gospodarka dobrze rozwijała. Jesteśmy w celu inflacyjnym. Czyli można tak kolokwialnie powiedzieć, nie mamy inflacji. Dzisiaj, w marcu, nie mamy inflacji. Z 18,4 zjechaliśmy na pobliże 2,5. Na pewno jesteśmy w paśmie, ile dokładnie w tej chwili, trudno powiedzieć, nie ma flesza. No bardzo się cieszymy w banku, ale to jest taki, powtarzam, radość stonowana. Po pierwsze jest stonowana tym, że bardzo długo, ciężko się zmagaliśmy i walczyliśmy o to. Od samego początku celem było zdławienie inflacji przy jednoczesnym, nienadmiernym zranieniu rozwoju gospodarczego i zatrudnienia. I to nam się udało. Pomimo różnych jakichś pokrzykiwań z tej czy z tamtej strony, nie spowodowaliśmy wybuchu bezrobocia większego. W ogóle nie spowodowaliśmy i masowych bankructw. Tą cienką linią się udało przeprowadzić na tą wyspę braku inflacji. Spokojnie, systematycznie, miesiąc po miesiącu, kwartał po kwartale. Od dłuższego czasu utrzymujemy, czy utrzymywaliśmy, to zaraz dopiero Państwo, prawda, się zorientowali, stabilne stopy procentowe. No i należy się oczywiście odpowiedzieć, dlaczego tych stóp procentowych szybko nie obniżamy, jeśli inflacji nie ma. Temu była poświęcona dyskusja na Radzie Polityki Pieniężnej. Analitycy do tego wprowadzali obszernie. Analizowaliśmy szczegóły. Inflacja cały czas jest w trendzie spadkowym. Bardzo szybko spada. A jednocześnie wzrost gospodarczy zaczyna przyspieszać ku naszej radości wszystkich Polaków. Na tle krajów sąsiednich i w ogóle całego regionu, całej Europy, szczególnie starej Europy, Polska zaczyna wracać na ścieżkę bardzo przyzwoitego wzrostu gospodarczego. Kilkakrotnie wyższego niż na przykład w sąsiednich Niemczech. To bardzo cieszy. To nam się udało utrzymywać przez ostatnich kilkanaście lat. To powoduje, jak Państwu prezentowałem na takich wykresach, dzisiaj tego nie będę robił, żeby nie przedłużać, możemy to kiedyś wrócić, że Polska w rozmiarze bogactwa na głowę mieszkańca bardzo szybko zbliża się do poziomu krajów najzasobniejszych, najbogatszych. Takie kraje jak Anglia, czy Wielka Brytania, jak Francja, wcześniej Włochy, Hiszpania. My te kraje bardzo szybko, jak to się mówi, potocznie doganiamy. I pokazywałem Państwu, że jeśli ten trend się utrzyma, trwa bardzo już zbyt długo, jest charakterystyczny taki dla naszych gospodarek, to za 8 do 10 lat będziemy na dzisiejszym, podkreślam, dzisiejszym poziomie bogactwa na głowę, tego corocznego przyrostu bogactwa dokładnie, corocznego PKB na głowę, produktu krajowego brutto na głowę, na poziomie dzisiejszej Wielkiej Brytanii i dzisiejszej Francji. One też nie mają i takowego poziomu jest mniej więcej. To będzie bardzo przyzwoity poziom. Co nie zmieni faktu, że jako Polacy będziemy narzekać i cały czas odczuwać niedostatek, że cały czas jesteśmy biedniejsi od Niemiec. No ale to też przyjdzie w swoim czasie, ale później. No to trzeba więcej czasu. No co to oznacza? Że już za 8-10 lat będziemy państwem bardzo bogatym. Gdzie będzie Francja wtedy i Wielka Brytania, to my nie wiemy. Czy one się rozwiną do tego czasu bardziej, będą jeszcze bogatsze, czy nie, bo różnie to jest. Na tym poziomie zamożności często kraje się cofają, czy wchodzą w jakąś stagnację, jak Wielka Brytania na przykład.
trudny okres przeżywa i już kilka lat. Przykład Włoch mamy, które się cofnęły bardzo mocno. Różnie to bywa. Francja bardzo wolno się rozwija. Niemcy przeżywają teraz recesję. A my z tego 1% wzrostu przechodzimy do 3% wzrostu w najbliższym czasie. I oby jeszcze trochę więcej. Co na tym poziomie zamożności dzisiejszej, zamożności krajów starej Europy się pojawia? No społeczeństwo jest zamożniejsze, ma większe oszczędności, poprawiają się warunki życia, poprawiają się warunki mieszkaniowe, pojawia się coś w rodzaju stabilności rodzin, gospodarstw domowych. Pojawiają się wyższe jeszcze wydatki obronne. Ma się potężną, nowoczesną armię. Czy można mieć? No bo nie wszystkie z tych krajów posiadają. Ale jak Państwo widzą, Wielką Brytanię czy Francję, można mieć super nowoczesne, potężne armie, które zapewniają absolutnie pełne w granicach wyobraźni bezpieczeństwa. Przecież o to nam chodzi. I tym, którzy chcą dyskutować o wprowadzeniu w Polsce euro, już teraz, na siłę, przedwcześnie, nawet ewentualnie kosztem łamania konstytucji, ustaw i usuwania prezesa Banku Centralnego, to radzę się zastanowić, bo taka dyskusja za 8-10 lat to miałaby sens. Z punktu widzenia ekonomicznego, czysto powtarzam, taka dyskusja by miała sens za 8-10 lat, jak będziemy na poziomie dzisiejszej Wielkiej Brytanii i Francji. Wcześniej to jest działanie na szkodę Polski, głęboko na szkodę Polski, bo oznaczałoby, że nasze tempo wzrostu zostanie zredukowane do tego tempa wzrostu mniej więcej, które jest w starej Unii Europejskiej. Już się nie będziemy zbliżać. Już na trwałe zostaniemy tym krajem biedniejszym, peryferyjnym. Pokazywałem to Państwu, nie będę wracał. Dzisiaj kraje Europy Środkowo-Wschodniej, które weszły do strefy euro, rozwijają się także od nas dużo wolniej. My się rozwijamy kilkakrotnie, wielokrotnie szybciej niż kraje strefy euro. Także te kraje Europy Środkowo-Wschodniej, czyli naszego regionu, naszej strukturze mniej więcej gospodarczej, poziomie zaawansowania. Tutaj mają Państwo taki wykres. No to widać tu radykalne, jak się rozwinęła strefa euro w całości, jak Polska. No i poszczególne kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Z różnych powodów one musiały przyjąć euro albo chciały, no różnie to jest. Ale my jesteśmy dużym krajem, możemy tu swobodnie decydować. Więc jak już mówiłem Państwu, w niespełna rok inflacja się obniżyła 14,5, 14,5% w niespełna rok. Historyczne w ogóle tempo spadku inflacji. Między innymi w znacznym stopniu dzięki naszej polityce pieniężnej, naszej Narodowego Banku Polskiego, tak krytykowanej, tak obsztorcowywanej od góry do dołu. A to, że zbyt brutalna, a to, że zbyt słaba. Nawet byli jacyś entuzjaści stawiania prezesa pod trybunałem jakimś takim czy innym rewolucyjnym za to, że za szybko czy za późno coś robił. No w szczególności, że za późno podjął walkę z inflacją. Pomijając fakt, że to nie prezes podejmuje, tylko ciało kolegialne, to my, proszę Państwa, o tym mówiłem już, jako trzeci kraj w Europie zaczęliśmy podnosić stopy i walczyć z inflacją bardzo silnie. Po Czechach i Węgrzech, malutkich krajach. Jako trzeci i prawdopodobnie czwarty kraj na świecie, razem z Nową Zelandią. Jeśli to jest późno, no to z perspektywy tego czasu, który minął i tego sukcesu, który dzisiaj mamy, że jesteśmy w inflacji, w celu inflacyjnym, można powiedzieć, że polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego przy pewnej dozie szczęścia oczywiście, mądremu szczęście sprzyja, przy pewnej dozie szczęścia okazało się bardzo trafna. Dokładnie się to udało uzyskać, co chcieliśmy i co zapowiadaliśmy i co budziło śmiech. Mogę zauważyć, że nasz Departament Analiz i Badań Ekonomicznych nawet był trochę bardziej konserwatywny. Bo przy całym optymizmie, czy realizmie, który prezentowaliśmy, który był nazywany przez niechętnych hura optymizmem, ale przy całym realizmie
nasi analitycy byli bardzo konserwatywni i jeszcze taką maleńką poprawkę założyli na różne rzeczy, które się mogą zdarzyć, mniej lub bardziej prawdopodobne, że aż takiego dobrego wyniku trochę się nie spodziewali, ale prawie takiego samego. Byliśmy ostrożni, a nie nadmiernie optymistyczni. Teraz jest pytanie, i to jest to główne zagadnienie, nad którym pracowała Rada Polityki Pieniężnej, a przedtem analitycy. Czy to dojście do celu inflacyjnego, który uzyskaliśmy, powrót do celu inflacyjnego NBP, okolic 2,5 plus minus 1, jak Państwo wiedzą, czy ona ma trwały charakter? Naszym zadaniem, zgodnie z założeniami polityki pieniężnej, no zgodnie z tym, jak w ogóle jesteśmy ustawowo, konstytucyjnie umocowani, my musimy dążyć do ustabilizowania inflacji na tym niskim poziomie w średnim okresie. Co to jest średni okres? No, kolokwialnie mówiąc, mniej więcej 2 lata. Wiele kwartałów. Żeby to zejście do inflacji było trwałe, a nie, że na przykład przelatujemy przez cel inflacyjny i schodzimy w deflację, albo co teraz grozi, o czym zaraz powiem, że schodzimy do celu inflacyjnego i znów odbijamy w górę do wyższej inflacji. Naszym zadaniem jest trwałe obniżenie inflacji do celu inflacyjnego, do okolic celu, no najlepiej do celu. Wiadomo, że cel to można przez chwilę uzyskać, bo zawsze będzie ta szczerbinka i muszka jakoś tam się przesuwać. Musimy brać pod uwagę wszystkie czynniki, które pchają inflację w górę. I biorąc to wszystko pod uwagę, doszliśmy do wniosku jako Rada, że dominującym czynnikiem, tak jak to miesiąc temu było, jest niepewność. Jeśli jedno słowo, jeden wyraz byśmy chcieli zapisać jako symbol przekazu na tej konferencji, przekazu naszego raportu o inflacji i tak dalej, komunikatu o posiedzeniu RPP, to jest niepewność. Jest bardzo duża niepewność. I ta niepewność powoduje, że my utrzymujemy stopy na tym samym poziomie. No ktoś, kto jakby się nad tym głębiej nie zastanawia, nie jest przygotowany, mógłby powiedzieć, no jak to? Jesteście w celu inflacyjnym blisko 2,5 i utrzymujecie stopy takie wysokie, jak przy o wiele wyższej inflacji. No dlatego, że to osiągnięcie celu inflacyjnego w tej chwili w naszym przekonaniu obarczone jest wielką niepewnością i przekonaniem bliskim pewności, że ta inflacja w drugiej połowie roku wzrośnie. Ona nie wzrośnie z powodu polityki pieniężnej NBP, jakichś błędów czy jakichś działań, które byśmy podjęli, ale z powodu i z innych powodów, o których szeroko Państwo piszą i omawiają. No to jest podatek VAT na żywność. On w tej chwili dłuższy czas temu został sprowadzony do zera. Mówi się, że powróci do 5%. Wczoraj słyszeliśmy już taką no bardzo oficjalną wypowiedź, że do końca tygodnia to będzie zdecydowane, no ale z dużym prawdopodobieństwem, że wróci do tych 5%. To by oznaczało powrót inflacji według naszego modelu ekonometrycznego, którym się posługujemy, tak jak wszystkie czołowe banki świata, plus ekspertyzy. To by oznaczało podwyższenie poziomu inflacji o jakieś 0,9 punktu procentowego według nas. Mogą znaleźć Państwo inne analizy, analityków bankowych innych. No niektórzy mówią o 1,2%, 1,1%, 0,8%. No, trudno powiedzieć. Ceny żywności ulegają dużym zmianom w tej chwili. Ceny żywności są bardzo niskie, wyjątkowo niskie. Spadły w ostatnim okresie. Zresztą, jak Państwo wiedzą, no na skutek różnych nieprzyjemnych okoliczności. Tego niekontrolowanego czy trudno kontrolowalnego przywożenia produktów rolnych ze wschodu. I to nie tylko z Ukrainy, ale przede wszystkim z Rosji i z Białorusi. To jest to, z czym żyjemy w tej chwili, tym problemem. My jako kraj frontowy, cała Europa może, ale my szczególnie. Ceny żywności bardzo spadły, więc na ile ten wyższy podatek spowoduje wzrost ogólnego wskaźnika cen, trudno powiedzieć. No, według tych naszych danych, które my mamy, do tej pory mieliśmy, no to jakieś 0,9. Około jednego. No ale oczywiście poważniejszą sprawą
Jest ewentualna likwidacja, czy częściowa likwidacja, czy stopniowa likwidacja tarcz antyinflacyjnych tak zwanych, dotyczących energii elektrycznej, gazu, ocieplenia centralnego. To są wszystko niewiadome. W tym zakresie te administrowane ceny, regulowane ceny, nie mamy żadnych danych. I jakiś czas nie będziemy ich mieli. Wszystko wskazuje na to, że rząd podejmie odpowiednie decyzje, Urząd Regulacji Energetyki, że podejmie odpowiednie decyzje w drugiej połowie roku. Bo one formalnie do końca czerwca obowiązują. No od lipca to zależy od decyzji tych, którzy tymi cenami administrują i którzy te ceny regulują. Generalnie sytuacja na rynkach międzynarodowych jest korzystna. Ceny energii spadły do poziomów najczęściej przedwojennych. Jak wiedzą Państwo, sytuacja się uspokoiła i ceny są niskie. No ale to jest kwestia, że te urzędy przecież rozliczają to w dłuższym czasie, regulują, ustalają jakieś ceny z firmami, które dostarczają te media, te nośniki energii. Jakieś ceny zostały w umowach zawarte i tak dalej. Skomplikowany mechanizm. Wystarczy powiedzieć, no, że czekamy na jakąś informację w tym zakresie, jak ona będzie, ją wprowadzimy do naszych modeli, uwzględnimy i przedstawimy Państwu, opinii publicznej, no jakie z tego wynikają skutki inflacyjne. W tej chwili po raz pierwszy no, zostaliśmy zmuszeni w raporcie o inflacji zastosować takie rozwiązanie po raz pierwszy. Poproszę o ten, o jest tutaj, o ten wykres. Po raz pierwszy takie rozwiązanie, że jak Państwo widzą, mamy dwie linie projekcji. Ta górna linia projekcji, ta czerwona, pokazuje, co się będzie działo z inflacją, gdyby w pełni wycofano działania osłonowe od lipca tego roku. Jeśli Państwo mnie spytają, zaraz przejdziemy do pytań, jeśli Państwo mnie spytają, czy to jest możliwe, ja na ten temat się nie wypowiem, bo nie chcę wkraczać w kompetencje rządu i Urzędu Regulacji. Tak przy kolacji to bym powiedział, no niemożliwe raczej. Raczej logiczne jest, że rząd będzie no, patrzył na sytuację i stopniowo te tarcze, te ceny uwalniał. Ale co to znaczy stopniowo? Czy po 50%, czy po 15%, czy po 10%, czy po 30%? No tak jak uzna to za stosowne. W tej chwili być może w ogóle nie ma na ten temat ustalonego zdania. Tak podejrzewam. Jakbyśmy byli Ministerstwem Finansów tutaj, to jeszcze byśmy to odkładali, tę decyzję, no bo jeszcze jest trochę czasu do końca czerwca i byśmy potem decydowali. Ale generalnie widać z wypowiedzi, że zapadła decyzja, żeby z tych tarczy się wycofywać. One istnieją od 2022 roku. No były pandemia, była wojna. No i jeśli się wycofujemy, no to według jakiegoś scenariusza. My założyliśmy ten skrajny, ta czerwona linia, no żeby poruszać się w jakiejś znanej przestrzeni. Przy tym wycofaniu się z całości tych tarcz, co powtarzam, jest mało prawdopodobne, czy bardzo mało prawdopodobne, czy nieprawdopodobne, trudno mi powiedzieć. Zobaczymy za kilka miesięcy. To byśmy weszli w ten czerwony wykres. Co by to oznaczało? Że w drugiej połowie roku byśmy mieli wyskok inflacji w górę. O ile? Trudno powiedzieć. Przy takim maksymalnym, czy no, negatywnym z punktu widzenia inflacji scenariuszu, wyliczeniu, który wychodzi z modelu, no to by byłoby nawet do poziomu gdzieś 8%, do 8% inflacji. Gdybyśmy natomiast w ogóle tych tarczy jako Polska nie usuwali, gdyby one pozostały takie, jak są w tej chwili, od tego 2022 roku, to byśmy byli w przebiegu linii zielonej. Widzą Państwo, inflacja też lekko rośnie, ale lekko. Tam skomplikowany zestaw przyczyn. Proszę pamiętać, że to są zawsze ceny do cen zeszłego roku. Inflację tak mierzymy i tak pokazujemy. Główny wskaźnik to jest inflacja w danym momencie do inflacji rok wcześniej. No więc by był ten przebieg zielony. Ważne jest jedno dla nas. Ważne jest jedno, że na koniec okresu, który pokazujemy,
na koniec 26 roku te linie się prawie zbiegają. Prawie, bo tam różnica wyjdzie, wychodzi nam z analiz modelowych mniej więcej 0,3%. 0,3%. Czyli niewiele, no bo tu rząd wielkości błędu przy tak długim czasie jest oczywiście wysoki. To wszystko na danych GUS-u, w modelu NECMOT z ekspertyzami. No widzicie Państwo różne przebiegi. Dochodzimy do tego samego poziomu. Co ten inny przebieg w stosunku do drugiego pokazuje? Czerwony do zielonego. No, szybciej przy czerwonym linii mamy wyższą inflację, ale też o wiele wyższe przychody budżetowe. Coś za coś jest zawsze. Przy zielonym inflację mamy cały czas niską, cały czas niską, cały czas w celu właściwie inflacyjnym, w paśmie odchyleń od celu. No ale oczywiście to kosztuje budżet kilkadziesiąt miliardów. To są takie wybory. Te nasze konferencje prasowe wszystkich prezesów zresztą to są takie trochę lekcje też ekonomii czy finansów. One pokazują, no, że jak mówił Milton Friedman, nie ma darmowych obiadów. Jak jakiś wskaźnik się poprawi ekonomiczny, to on powoduje, to ta poprawa powoduje kłopoty z jakimś innym wskaźnikiem. Tak jest prawie ze wszystkim. Jak w naszym życiu osobistym też. No. Kiedyś była taka firma, się w reklamie było takie, że takie rzeczy tylko w erze, prawda? No, że wszystko można mieć naraz. No nie. Nie można być na przykład coraz mądrzejszym w życiu, a pozostać młodym. Tak się składa, że ludzie starsi, dopóki skleroza nie zaatakuje, są mądrzejsi. No ale za to nie są młodzi. I myślę, że każdy mądry starszy by się zamienił na bycie głupszym, młodszym. No. Tutaj trudno powiedzieć. Zupełnie inna jest perspektywa Narodowego Banku Centralnego, bo nasza odpowiedzialność, o której nam Państwo zawsze przypominali, a szczególnie politycy lubili to robić, jest cel inflacyjny. Osiągnięcie celu inflacyjnego. W średnim okresie, nie za wszelką cenę. My mogliśmy do tego celu inflacyjnego zejść szybciej. Robiąc stopy procentowe 20%, 15% i bezrobocie wysokie, i bankructwa firm. Ale czy to byłoby rozsądne, dobre? Niektórzy dogmatycy mówią w ustawie o NBP, nie ma zapisu, że my mamy dbać o gospodarkę, o zatrudnienie. Jest napisane dokładnie, że jeśli jest spełniony podstawowy cel, czyli inflacyjny, to wtedy mamy współpracować z rządem. No ale ustawodawca oczywiście i twórcy konstytucji ustaw zakładali, że bankiem kierują ludzie w miarę rozumni. Tak jak przy wszystkich ustawach, nie pisze się wszystkiego, prawda? W miarę rozumni, czyli będą dążyć do osiągnięcia tego celu inflacyjnego, no nie rzucając gospodarki i społeczeństwa i pracujących na kolana. To nam się udało zrobić. No i teraz tutaj jest taki wybór. Coś za coś. Swój rozum musi mieć NBP, pilnując tego, żeby inflację tłumić. Swój rozum musi mieć rząd, by pilnować no, innych aspektów, w tym przychodów budżetowych. Ale to tłumaczy, dlaczego utrzymujemy stopy procentowe tak wysokie. Niektórzy, już się pojawiają takie populistyczne całkowicie zarzuty wobec banku, no bo zawsze jakieś wobec banku zarzuty muszą być, a ostatnio się przyzwyczajono. Tylko czekam, aż te zarzuty przejdą w zarzut, że to prezes zdecydował. Powiem Państwu 100 razy, nie będę powtarzał 101, albo powtórzę jeszcze jeden. Politykę pieniężną prowadzi 10-osobowa Rada Polityki Pieniężnej. Politykę skupu obligacji na przykład, inne działania banku prowadzi 9-osobowy zarząd. Nie jeden, jedyny człowiek, prezes. I tu zarzuty jakieś. To jest sugestia, że ci pozostali po prostu słuchają moich rozkazów, poleceń, gruźb, nie wiem. Robienie z tych ludzi, no obrażanie tych ludzi. Równie dobrze można twierdzić, że prezes jest przez któregoś z członków kierowany. Tyle samo sensu w tym jest, czyli w ogóle. No więc tu jest taki wybór i my go pokazujemy. Gdzieś między linią zieloną a linią czerwoną będzie prawdziwy proces inflacyjny.
Zakładamy, że chyba, no może i być taka sytuacja, nie wykluczam, ale że chyba całkiem nie będą tarcze zdjęte. Czyli się znajdziemy gdzieś między czerwoną a zieloną. Czyli inflacja trochę wzrośnie. Powtarzam, maksymalnie wzrośnie do tych 8%. A może wzrosnąć na przykład o 6, o 5, o 4. My musimy być na to przygotowani i my musimy z tą inflacją walczyć, żeby ją znów zdusić do celu inflacyjnego. Dlatego utrzymujemy takie stopy procentowe. Może ktoś argumentować oczywiście, że powinniśmy podnieść stopy procentowe. Ja Państwu nie zdradzam wyniku głosowania wczoraj, bo jak Państwo wiedzą, te wyniki głosowania Państwo mają po 6 tygodniach do dyspozycji i sobie mogą komentować. Natomiast może być argumentacja, że trzeba podnieść stopy, no bo czeka nas wzrost inflacji istotny w drugiej połowie roku. Można też argumentować, ktoś inny może argumentować, że trzeba je obniżyć, chociaż trochę, no bo jednak jesteśmy w celu inflacyjnym, czyli nie ma inflacji, jak to się popularnie mówi, potocznie, nie ma inflacji. A może będzie w drugiej połowie roku. No i między tymi wyborami my się znajdujemy i wybieramy rozsądek, konserwatywny rozsądek. Trzymamy się tych stóp, które są, które zapewniają stabilność. To jest bardzo ważne. Ja, jak Państwo wiedzą, na konferencjach prasowych, w ogóle żaden członek RPP ani banku się nie powinien na ten temat powiedzieć, nie mówi nic o kursie walutowym. Ale ten kurs walutowy, który jest, jak Państwo wiedzą, złoty się szalenie wzmocnił i dalej ta tendencja trwa. Nie mogę też powiedzieć, czy zakładam, że będzie długo trwała, ale koniaki jest, każdy widzi. Będą napływać duże środki w euro z zagranicy. A co się dzieje, jak napływają duże środki w euro i są wymieniane na rynku i w banku przy ceteris paribus innych elementach? No rośnie kurs. No więc kurs pomaga nam walczyć z inflacją. Cieszymy się z tego kursu, który był. O przyszłym, no to mówię, będziemy się cieszyli, jak będzie mocny. Chociaż taka burza była w szklance wody, też krótko, no ten oczywiście wzrost kursu całkowicie likwiduje zysk banku, tak zwany zysk banku. To nie jest cel naszego działania, zysk banku jest jeden z parametrów, ale to nie jest nasz cel. Naszym celem jest walka z inflacją. Zysk banku nie jest celem żadnego banku centralnego. My nie jesteśmy zwykłym bankiem. Ale wzrost kursu złotego całkowicie oczywiście rujnuje zysk banku, powoduje ujemny wynik. Podobnie jak wysokie stopy procentowe. Wysokie stopy procentowe, które utrzymujemy my, utrzymywał Bank Centralny, utrzymuje Ameryki, Stanów Zjednoczonych, Bank Europejski Centralny. One też rujnują wynik finansowy banku i powodują, że kapitał jest ujemny. Nie tylko wynik, ale i kapitał. Chyba 12 banków centralnych w tej chwili ma właśnie ten, jak się mówi eufemistycznie, ujemny zysk, czyli ujemny wynik finansowy i kapitały ujemne. To jest pewien problem księgowy. To nie jest żaden problem realny. My, jak Państwo widzą, nie otrzymujemy żadnych pieniędzy. Jak mamy ten zysk, no to je przekazujemy, ale my nie otrzymujemy żadnych pieniędzy. To jest skomplikowane nawet dla studentów. My się sami finansujemy. Także dla nas to nie jest żaden problem, że czy jest zysk, czy nie ma zysku. Nasza sytuacja finansowa jest taka sama. I innych banków centralnych. No ale wysokie stopy procentowe, czyli wysoki koszt walki z inflacją też zżera ten wynik finansowy. I my utrzymujemy mimo tego te stopy, bo się nie kierujemy właśnie taką jakąś przesłanką nieracjonalną typu zysk. Naszym celem jest walka z inflacją. Poza tym niepewnością dotyczącą polityki cen administrowanych i regulowanych, co jest ze strony rządu, Urzędu Regulacji Ekonomicznej, Energetycznej, są inne niepewności. Taką pierwszą niepewnością jest, jak będzie wyglądał stan koniunktury w Polsce. Czy gospodarka się będzie rozwijała szybciej niż w tej chwili to się zaczyna robić, czy wolniej? A to z kolei zależy od stanu koniunktury w krajach, z którymi handlujemy, z którymi kooperujemy. Czytaj przede wszystkim w Niemczech. Jeśli gospodarka niemiecka ruszy wreszcie, przezwycięży ten problem, bo w tej chwili jest takim chorym trochę człowiekiem Europy, przemysł w szczególności niemiecki, jeśli gospodarka niemiecka ruszy, to da napęd do szybszego wzrostu naszej gospodarki. Bo to jest 30% nasz partner w wymianie.
Jeśli nasza gospodarka ruszy szybciej, czyli wejdzie na poziom powyżej 3% rocznie, no to oczywiście będzie wyższa inflacja. Bo to jest to, co Państwu mówiłem o tych dobrych i złych stronach każdego wskaźnika. Jak gospodarka rośnie szybciej, czyli nasz dobrobyt rośnie szybciej, to to ma tą złą stronę, że tworzy presję inflacyjną. Jak nasze dochody rosną, płace realne rosną, to mamy do czynienia z tym w tej chwili, to rośnie popyt od razu czy po jakimś czasie i rośnie inflacja. No coś za coś. Wyższą inflację, to może taka ogólna jeszcze uwaga kończąca, wyższą inflację mają kraje, które się szybciej rozwijają. Już tłumaczyłem 100 razy, ale to ciągle takie zarzuty są różne. Dlaczego inflacja w Polsce jest wyższa niż w krajach starej Europy? Odpowiedź jest prosta, taka jednozdaniowa, trzeba by ją rozwinąć. Dlatego, że my się rozwijamy kilka razy szybciej niż te kraje. Wyższemu wzrostowi towarzyszy wyższa inflacja. Chociaż są jeszcze inne czynniki, no strukturalne. Inna jest struktura gospodarki. Jak będziemy mieli zerowy rozwój, to nie będzie inflacji. Ale tego nie chcemy. Wysokie inflacje mają inne kraje, które się szybko rozwijają. To w szczególności porównanie nas ma sens tylko z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, z których największym jest Rumunia. Mniej więcej 15-milionowa chyba, no to jest podobny jakiś potencjał, ale też dwa razy mniejszy od naszego ponad. My jesteśmy największym, dominującym krajem w tej strefie. Ale podobieństwa są. Struktura odziedziczona po komunizmie. Po degrengoladzie komunistycznej, po stagnacji komunistycznej, po tej gospodarce nastawionej na wojnę całkowicie i to taką wojnę agresywną, a nie obronną, do której my się teraz przygotowujemy. Pokazywałem Państwu nawet odkryte u nas, wydobyte i udostępnione na YouTubie. Państwo mogą znaleźć na naszej stronie internetowej banknoty, które w Polsce powstały na zlecenie Komitetu Obrony Kraju, tak zwanego, które miały służyć polskiej armii okupacyjnej na terenie Danii. A wiemy, że były jeszcze tabliczki z nazwami ulic przygotowane na poszczególne miasta, że były służby przygotowane, które miały administrować tymi miastami, mapy wydrukowane po polsku. Nawet burmistrzowie, prezydenci miast tych poszczególnych. Jedna z tych spraw była bardzo znana, nie, ale to nie będę wracał. No więc jest taka sytuacja. To jest nie jedyna niepewność, to jest ceny administrowane. Druga to jest koniunktura. Im szybszy wzrost będzie w Polsce, tym presja inflacyjna trochę wyższa, ale nie jakoś groźnie. A to dotyczy koniunktury innych krajów. Następna niepewność daleko idąca to są ceny dóbr energetycznych, surowców energetycznych. A to z kolei zależy od czego? Od sytuacji, tak jak się eufemistycznie mówią ekonomiści, geopolitycznej. To eufemistyczne określenie sytuacji geopolitycznej można przełożyć na ludzki język. Jak daleko front rosyjsko-ukraiński zbliży się do granic Polski? Wszyscy żyjemy informacjami, że tam być może w lutym ten front zacznie się szybko w naszym kierunku przesuwać. No i to zmieni sytuację. Ceny złota w tej chwili w ogóle na rynkach światowych są najwyższe, jakie były. Co powoduje, że takie są ceny złota? No jakaś taka groźba wojny, groźba blokad transportowych, groźba wzrostu cen surowców. To powoduje, że banki, ale także ludzie prywatni gromadzą złoto i wtedy ceny złota idą w górę. W krajach pokojowych, absolutnie bezpiecznych, także co do perspektyw, ceny złota są niższe. Jak Państwo wiedzą, my to złoto gromadzimy od dłuższego czasu i jak Państwo wiedzą, podjęliśmy właśnie decyzję w zeszłym miesiącu, chyba decyzja zarządu, podnosimy zasoby złota do 20% wszystkich posiadanych rezerw. Czyli bardzo duże robimy rezerwy, no na poziomie tych krajów zamożniejszych. One też mają 20% albo dużo, dużo więcej. Nie straszę wojną, no ale po prostu różne są sytuacje. Trzeba się przygotowywać na taką sytuację. Jesteśmy krajem frontowym, czy nam się podoba, czy nam się nie podoba. Dlatego też trzeba wspierać Ukrainę z całej siły i jak można. Czy też komuś się to podoba, czy nie. Narodowy Bank Polski współpracuje ściśle z Narodowym Bankiem Ukrainy Centralnym i świadczymy bardzo dużą pomoc techniczną, ludzką, finansową i tak dalej. Rozpoczęła od pierwszego dnia agresji. I tak będzie nadal. Mimo tego, że nasza polityka, że nasze relacje z Ukrainą mają różne koleje, no. Każdy z tych krajów, przecież i rząd każdego z tych krajów stara się dbać o swoich mieszkańców i swój kraj, a nie kraj sąsiedni. Ale nasz interes jest w tym, żeby Ukraina trwała, żeby była niezależnym, niepodległym krajem.
Inaczej sytuacja będzie trudna. No ceny żywności też są taką pewną niewiadomą. One w tej chwili idą bardzo w dół. Ale jak będzie za rok, dwa, różnie może być. Świat po prostu się zrobił niespokojny i te parametry ekonomiczne, międzynarodowe także. Transport przez Morze Czerwone w szczególności. Inne pasma. Stał się zagrożony. Wojna w Palestynie spowodowała to Hutu i tak dalej, no że bardzo podrożały stawki za fracht. Transport stał się o wiele droższy. Także surowców energetycznych, ale wszystkich innych dóbr. Jak ktoś z państwem się bawi i handluje, kupuje sobie coś w Chinach, w tych największym domu towarowym, w tych dwóch największych portalach, to widzi, jak wzrosły te stawki i te opłaty. Bo transport jest o wiele droższy. Nie chcę przytaczać tu alarmistycznych danych, ale o wiele droższy. Ubezpieczenie jest bardzo drogie. Jak to się zmieni? Czy ustaną ataki Hutu, czy niepokój w Palestynie, wojna otwarta się skończy? Tego nie wiemy. A to bardzo silnie będzie też rzutować na inflację w Polsce. Dlatego też to jest argument dodatkowy, który Rada wzięła pod uwagę, utrzymując stopy na niezmienionym poziomie. To wszystko mówię kontra ewentualnym zarzutom, że utrzymujemy wysokie stopy. To są wysokie stopy na stałym poziomie przy malejącej inflacji. Każdy ekonomista wie, jak to działa. To są wysokie stopy, dlatego że jest wysoka niepewność. Teraz proszę zwrócić uwagę, jak się zachowuje Bank Centralny Stanów Zjednoczonych i Bank Centralny Europy. Odwleka stop, wielokrotnie już odwlekał i odwleka do dzisiaj decyzję o obniżce stóp. Ta obniżka stóp procentowych już miała być dużo wcześniej, nie została podjęta, dlatego też, że no, oni mają do czynienia z podobną niepewnością. Nie z cenami regulowanymi i administrowanymi, ale z tym otoczeniem i z koniunkturą. Prawdopodobnie, tak przypuszczamy, w tym roku zaczną się wreszcie obniżki stóp w Amerykańskim Banku Centralnym i w Europejskim Banku Centralnym. Chociaż nikt z nich tego przecież nie zapowiada, bo tego się nie robi. Podejmują decyzje w miarę spływania danych, ale wszystkie rynki tak spekulują. Otóż z góry uprzedzam, że jeśli one obniżą te stopy procentowe, to nie oznacza wcale, że my mamy obniżyć. Bo tu jest odmienna sytuacja. Tą główną niepewność u nas powodują te ceny administrowane, więc to nie będzie żadna przesłanka, żeby u nas obniżyć stopy. Natomiast to spowoduje jeszcze większą różnicę między stopami procentowymi w Stanach i w euro, i w strefie euro, a nami. Co spowoduje oczywiście inną wycenę i rentowność obligacji. Zmieni to istotnie sytuację. To jeszcze bardziej wzmocni złotego. Ze wszystkimi konsekwencjami. One są zasadniczo dobre, no ale są też negatywne. No jak Państwu mówiłem, każda rzecz w ekonomii. Osoby zamożne bardzo w Polsce i te, które wydają dużo za granicą i które inwestują za granicą, chcą jak najsilniejszego złotego. Ale dla innych to niekoniecznie jest takie dobre. No chociażby dla tych, którzy w handlu zagranicznym prowadzą działalność. Dla nich te ceny, ten kurs złotego tak silny jest destrukcyjny. No różnie to jest. No ale dla nas, dla Narodowego Banku Polskiego, tak powiem egoistycznie, ten wysoki kurs jest bardzo dobry, bo tłumi inflację. Mniej więcej 10-procentowy wzrost kursu złotego w stosunku do euro powoduje, że inflacja o 1 punkt procentowy, 0,8 punktu procentowego jest niższa. To nie jest jakieś takie rewolucyjne przełożenie, no ale jednak bardzo istotne. Teraz w poniedziałek będą Państwo mieli zaprezentowane na spotkaniu z naszymi analitykami szczegółową prezentację raportu o inflacji ze wszystkimi potencjalnymi innymi scenariuszami i tak dalej. Ja mogę w tej chwili powiedzieć na przykład tylko tyle, bo ze względu na czas po prostu. W tym scenariuszu utrzymania działań osłonowych bez zmian, czyli zerowy VAT i tarcze na te
elektryczność, gaz i ciepło. W 2024 roku, w tym obecnym, inflacja średnio wyniesie 3%. W 2024 w ostatnim kwartale będzie wynosić 3,4%. Nadal w celu inflacyjnym, w paśmie celu inflacyjnego. W 2025 3,4%. Nadal w paśmie celu inflacyjnego. I w 2026, mówimy o ostatnim kwartale, a w 2026 2,9%, czyli bardzo blisko tego środka celu 2,5%, a w ostatnim kwartale 2026 2,7%. To przy utrzymaniu działań. Przy tym skrajnie innym, czyli że nie ma tych działań osłonowych. Całkowicie wycofane są tarcze. No to mamy w 2024 roku, czyli w tym, średnią inflację 5,7%. Powyżej celu inflacyjnego, powyżej pasma odchyleń. A w przyszłym roku, w czwartym kwartale, na koniec przyszłego roku, to już jest 8,4%, tak jak mówiłem. 8,4%. No czyli już taka inflacja no, odczuwalna. Mocno zależy, gdzie ona się rozłoży, na jakie produkty, towary, usługi. No ale taka, z którą my musimy bardzo mocno walczyć. Dlatego utrzymujemy te stopy. No i odpowiednio dalej. Przy wycofaniu działań osłonowych w 2025 inflacja będzie 3,5%. Czyli już w przedziale odchyleń od celu inflacyjnego w tym naszym paśmie. W ostatnim kwartale 2025 to będzie 1,6%. Poniżej środka pasma. Blisko dolnego odchylenia. A w 2026 to będzie 2,7%. A koniec 2026 2,4%. Na końcu jest tak, tak jak Państwu mówiłem, inflacja z utrzymaniem działań osłonowych by wynosiła 2,7% na koniec 2025 w ostatnim kwartale. A przy likwidacji wszystkich działań słonowych 2,4%. Niżej o 0,3%. No różnica nie jest duża, bo mówimy jednak o kilku latach, wielu, wielu kwartałach. Zakładamy, że inne czynniki są konstant, no ale oczywiście przecież nigdy nie są konstant inne czynniki. Także sytuacja tak czy inaczej można powiedzieć jest taka, że inflacja jest pod kontrolą. Nawet jeśli te działania osłonowe będą cofnięte w tych cenach regulowanych i administrowanych, no to trzeba będzie tą żabę, łatwo powiedzieć, no to społeczeństwo, prawda, tą żabę przełknąć i potem znów będziemy schodzić szybko do celu inflacyjnego. No my zrobimy wszystko, żeby inflację zdławić, wszystko jedno skąd ona pochodzi. Wszystko jedno skąd pochodzi, czy z zewnątrz, czy z wojny, czy z pandemii, tak jak ta poprzednia. Te ceny, przecież te tarcze osłonowe, to też jest pokłosie wojny i pokłosie pandemii. I tych działań, które rząd podejmował, poprzedni rząd, żeby osłonić Polaków przed dotkliwymi skutkami wzrostu cen surowców energetycznych. My będziemy z inflacją walczyć tak samo zaciekle, wszystko jedno skąd ona pochodzi. No, chciałem tylko powiedzieć, że jakby to, co było do zrobienia, my zrobiliśmy. No, lekcja jest odrobiona, jesteśmy w celu inflacyjnym. Ta inflacja, którą mieliśmy pokonać. Dlatego też no, unikam tutaj, jak widzą Państwo dzisiaj, jakiegoś sarkazmu, no, ale dlatego też jest trochę gorzko nam tutaj w banku obserwować, że osiągnęliśmy tak ogromny sukces. Jesteśmy tym zmęczeni przecież tą walką. Jesteśmy w celu inflacyjnym, nikt nam nie dawał żadnych szans. Jesteśmy prawie dokładnie, albo może tak jak tu jesteśmy, dokładnie w celu inflacyjnym. I cały czas się stawia zarzutu wobec tej naszej polityki poprzedniego roku. Czy nawet dwóch lat. I to te zarzuty stawiają często ci, którzy zupełnie księżycową ekonomię czy finanse uprawiali i projekcje robili jakieś z sufitu absolutnie. Swoje zrobiliśmy, inflacja jest u celu. Jeśli się pojawi znowu, zakładamy, że się pojawi w drugiej połowie roku, to my jesteśmy gotowi, trzymamy stopy na tym poziomie. Ale proszę bardzo, żeby nas nie krytykować, nie atakować teraz, z pozycji całkowicie przeciwnych, populistycznych skrajnie, że Narodowy Bank Polski utrzymuje wysokie stopy procentowe, gnębi kredytobiorców, dusi gospodarkę, zmraża gospodarkę, wyziębia koniunkturę, chociaż jest, nie ma inflacji. No bo inflacja za rogiem najprawdopodobniej się czai. Ale mogą być takie demagogiczne ataki.
na bank, na Radę Polityki Pieniężnej, na prezesa, no bo to jest ulubione zajęcie, że dusimy gospodarkę teraz. No nie dusimy. Nie odejmujemy lekarstwa pacjentowi, który na chwilę przestał gorączkować, ale grozi, że zaraz znów będzie gorączkowo. My to lekarstwo stosujemy, bo to lekarstwo musi być długo stosowane. Naszym celem ustawowym i w założeniach polityki pieniężnej jest stabilizacja inflacji trwała. Trwała. W średnim okresie, w dwuletnim. My dążymy do trwałej, niskiej inflacji. Tej, która jest w celu. No 2,5 to jest taka inflacja, która jest typowa, która jest no minimalną, dobrą inflacją dla kraju, który się rozwija, jak powtarzam. Są kraje, przecież te kraje bogatsze mają 2% cel inflacyjny. A gospodarka, która byłaby cmentarzem, w ogóle by się nie rozwijała, byłaby stagnacyjna, miałaby inflację zero albo poniżej zera. To powtarzam wiele razy. Ja wiem, że to powtarzam, bo przecież słuchają mnie tylko ekonomiści. Trudniej jest wytłumaczyć, nie podejmuję się tego na konferencji prasowej, arkanów związanych z wynikiem finansowym. To naprawdę jest wyższa szkoła jazdy, księgowa i inna, i jest to skomplikowane. Przekazuję tylko tyle, że wszystkie banki centralne mają ten problem i to nie jest jakiś ważny problem, chociaż jakiś tam jest księgowy, inny problem, no, zapisów i tak dalej. Nie można mieć długo ujemnego wyniku, ujemnego kapitału długo. No i coś tam Europejski Bank Centralny, jakieś regulacje pewnie przedsięweźmie w tym zakresie, bo też ma ten problem. Bo wystarczyłoby zmienić zapisy, co się jak księguje i już nie będzie tego ujemnego wyniku. I on się cały czas zmienia, bez przerwy się zmienia. Dzisiaj jest inny niż na koniec roku, stwierdziliśmy. O wiele mniejszy chyba. Kilkakrotnie mniejszy. No to tyle, ale się nie podejmuje. Tak jak studentom pierwszego roku nie tłumaczymy tego, co jest pieniądz fiducjarny i oni ze zdumieniem odkrywają dopiero w trakcie studiów, że współczesny pieniądz nie ma żadnego oparcia w jakiejś trwałej podstawie typu wymiany na kruszec czy czegoś. No to wyższa szkoła jazdy trochę. Że pieniądz po prostu powstaje. No. Tu może tylko jedną uwagę, bo tak złośliwie, no co prawda może bardziej w tych przypisach niż w poważnych tekstach, bank centralny zaatakowany nadrukował dużo pieniędzy w pandemii i przez to inflacja była. To jest, niektórzy niestety dziennikarze czy ala dziennikarze powtarzają, czy publicyści. Otóż Narodowy Bank Polski nie nadrukował nawet jednego złotego. Narodowy Bank Polski nie może drukować pieniądze i nie drukuje. Mamy zakaz konstytucyjny i wszelki inny. I banki centralne i inne w tych krajach europejskich i cywilizowanych nie drukują pieniędzy. Kto drukuje pieniądze w tym sensie, że powstają nowe pieniądze? Na rynku się pojawiają nowe pieniądze. Banki komercyjne. Każdy udzielony kredyt, każdy pieniądz wyniesiony z banku w tym sensie, że na wasze konto napływa kredyt, to są nowe pieniądze, to jest nadrukowany pieniądz. Banki nie muszą mieć pokrycia, tak jak sobie ludzie myślą naiwnie czasem, że oszczędzają ludzie w banku i z tego, co oszczędzają, to bank pożycza. Nie. Są inne parametry, którymi się posługuje i bank, i regulator banków, ale bank kreuje pieniądz. Banki rzeczywiście komercyjne drukują pieniądze. A bank centralny co robi? KNF też, Komisja Nadzoru Finansowego. Bank centralny wprowadza regulacje dotyczące banków komercyjnych, żeby nie dopuścić do nadmiernej kreacji. Ale dochodzi do niej czasami. Trochę inaczej było, jak Keynes wymyślił, John Maynard Keynes wymyślił cały ten system. Wtedy rzeczywiście bank centralny mógł drukować pieniądze dla rządu. Ale to już dawno, przed moim urodzeniem już tego systemu nie było.